Witajcie! W tym filmie porównam omawiany ostatnio sprzęt firmy Neye z jego odpowiednikiem, który zbudowałem jakiś czas temu. Tak więc zainteresowanych zapraszam! Do porównania tych urządzeń przygotowałem trzy różne testy. Pierwszy z nich pozwoli przede wszystkim porównać sposoby odwzorowywania odcieni szarości. Dodatkowo ułatwi mi to ustawienie parametrów obróbki mojego urządzenia tak, aby uzyskać podobne rezultaty na obu maszynach. Drugim testem jest rysunek, który używałem do kalibracji mojej maszyny. Natomiast trzeci, a zarazem ostatni test, pozwoli porównać rozdzielczość obu maszyn, które powinny być podobne, ponieważ obie używają napędów liniowych ze stacji DVD. Wszystkie testy zostaną przeprowadzone na takim samym materiale, dzięki czemu wyniki będzie można ze sobą w miarę sensownie porównać. W przypadku sklepowej grawerki sposób uzyskiwania odcieni można zobaczyć od razu. Zwróćcie uwagę na to, jak poustawiane są kropki i jak to wpływa na wrażenie odcienia, kiedy oddalimy się od rysunku. Obraz został przesłany do urządzenia, więc pozostało tylko je uruchomić. Jednak szybko zorientowałem się, że ustawiłem zdecydowanie za długi czas grawerowania, przez co tektura była przepalona. Zmniejszyłem ten czas tak, aby czarne miejsca na obrazku wyszły czarne także na tekturze, ale żeby nie była ona za bardzo przypalona. Obrazek wypalony do końca prezentuje ustawienie, na którym przeprowadzę resztę testów. Moją maszynę ustawiłem tak, żeby metoda grawerowania była podobna do tej używanej przez grawerkę Neye, z tym, że z wykorzystaniem modulacji mocy lasera, żeby porównać obie techniki. Jak widać, wydruk był znacznie jaśniejszy niż ten z drugiej maszyny, dlatego stopniowo zwiększyłem moc lasera, aż po kilku próbach uzyskałem podobny odcień na obu maszynach. Jak widzicie, grawerowanie z modulacją mocy lepiej wypełnia zadaną przestrzeń. Dzieje się tak, ponieważ cały obszar jest w pewnym stopniu przypalony przez laser, a nie tylko wypełniony pojedynczymi punktami. Moja maszyna nie jest idealna, bo pozostawia regularne poziome prążki. Jest to spowodowane tym, że silnik od jednej z osi robi co jakiś czas większy krok niż powinien. Próbowałem jakoś ten problem rozwiązać, ale najłatwiej byłoby po prostu wymienić cały napęd liniowy. A że żadnego wolnego nie mam, to póki co zostanie tak jak jest. Rysunek testowy wypaliłem z takimi samymi ustawieniami jak poprzednio, z tym, że na mojej maszynie musiałem zrobić to dwa razy, bo program nie potraktował rysunku jako czarno-biały, przez co niektóre linie wyszły jaśniejsze niż reszta. Tutaj nie bardzo jest co opowiadać, bo oba rysunki wyglądają bardzo podobnie. Możecie jednak zauważyć, że literki wypalone przez moją maszynę mają nieostre krawędzie, co jest spowodowane luzami na jednej z głowicy. Z tym problemem także jakiś czas walczyłem, ale udało mi się go tylko zminimalizować, a nie całkowicie rozwiązać. Takie problemy nie występują w przypadku drugiej maszyny, za co należy jej się ogromny plus. Ostatni test w przypadku grawerki Neye przeprowadziłem dwukrotnie, ponieważ za pierwszym razem napisy wyszły trochę blade, przez co mniejsze czcionki mogłyby być słabo widoczne. Po prawej podane są wielkości czcionek, jednak nie odpowiadają one ich rzeczywistej wielkości, więc się tym nie sugerujcie. Jak widać, w przypadku kupnego grawera czcionkę z numerem 15 można bez problemu odczytać. Z pewnością, gdyby wypalić te napisy jeszcze wolniej, byłyby bardziej wyraźne. Znacznie gorzej wypadła w tym teście moja maszyna, głównie ze względu na luzy, o których mówiłem wcześniej. Przy dużym przybliżeniu możecie zobaczyć, że co druga linia zaczyna się wcześniej lub później niż reszta. Sprawia to, że krawędzie grawerowanych obrazków są nieostre, a w tym przypadku już czcionka z numerem 20 jest ciężka do odczytania. Widzieliście, jak poradziły sobie obie maszyny. Grawerka Neye wypadła w tych testach zdecydowanie lepiej, ponieważ ma mniejsze luzy niż moje urządzenie. Oczywiście problemy, o których mówiłem, da się rozwiązać, co znacznie poprawiłoby jakość wydruków, ale na razie nie chcę się tym zajmować. Jeżeli ktoś oczekuje zadowalających rezultatów prosto po wyjęciu urządzenia z pudełka, to zdecydowanie produkt marki Neye jest dla niego. Budując takie urządzenie samemu, nie macie pewności, że wam się uda i że uzyskacie takie rezultaty, jakie chcieliście. Mimo wszystko jest to znacznie bardziej satysfakcjonująca opcja, a dodatkowo podczas budowy czegoś takiego można się sporo nauczyć. Macie też wtedy znacznie więcej możliwości niż jego sklepowy odpowiednik, na przykład wypalanie grafiki wektorowej. Dodatkowo użycie mocniejszego lasera sprawia, że czas potrzebny na wypalenie tych samych obrazków jest kilkukrotnie krótszy. Nie porównywałem jednak czasów w tym teście, ponieważ oczywistym jest, że z mocniejszym laserem można grawerować szybciej. Jeśli macie do mnie jakieś pytania odnośnie tych maszyn, to piszcie w komentarzach, a ja postaram się w miarę możliwości każdemu odpowiedzieć. To tyle w tym filmie, więc zostawcie łapkę w górę, jeśli wam się podobał i nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, aby być na bieżąco. Zajrzyjcie też na mojego Facebooka, gdzie znajdziecie więcej aktywności. Dzięki za oglądanie!
Cześć!